Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przez pryzmat wiedzy. Cześć, witajcie wszyscy u nas na audycji Przez pryzmat wiedzy. Dzisiaj ze mną jest Jan Kopacz, który jest moim gościem i zajmuje się zwierzątkami. Naprawdę bardzo dużo ma zwierzątek w domu i na pewno nam o tym dziś opowie. Także będzie z wami Ania Wietoszyńska. A więc zacznijmy. Janek, jak zaczęła się twoja przygoda ze zwierzątkami? Już w dzieciństwie łapałem różne małe zwierzątka. Jaszczurki, pająki, pasikoniki. Powoli zacząłem wtedy hodować je. Na przykład łapałem pająka, dawałem mu jedzenie. No, ale po jakichś 2 tygodniach już go wypuszczałem. Pierwsze zwierzę, które dłużej hodowałem, to był gakon turecki. Hodowałem go przez rok, ale niestety umarł ze starości. To był już dorosły osobnik. Pierwsze zwierzę, które na poważnie hodowałem, to była moja felsuma madagaskarska. Kupiłem ją w sklepie terrorystycznym i mam już ją od 2 lat. Jak trudno zajmować się takimi zwierzątkami? Felsuma madagaskarska jest dosyć trudnym zwierzątkiem jak na początek, ponieważ ona żyje w bardzo wilgotnych lasach równikowych Madagaskaru. Czy to oznacza, że wlewasz trochę wody do terrarium? Muszę spryskiwać jej terrarium 4 razy dziennie. Czy nie jest to męczące dla ciebie? Zbudować system, który nawadnia ją. On jest dosyć drogi, bo on kosztuje 300 zł, więc wolałem ręcznie to robić. A co na przykład do twoich pająków? Czy trudno się zajmować takimi dość strasznymi dla niektórych osób, powiem bardziej dla większości i też dla mnie? Czy jest trudne zajmowanie się takimi zwierzątkami? Nie, one są jednymi z najłatwiejszych do hodowania. Takiego pajączka karmimy około 2 razy w tygodniu. Spryskiwać go trzeba, no, też 2 razy w tygodniu. Generalnie to są łatwe do hodowli zwierzątka. A co do twoich węży? Jaki rodzaj węży ty masz w domu? Mam 2 pytony królewskie. Jedna odmiana barwna to jest klasik, najzwyklejszy, który występuje też w naturze. I odmianę barwną banana. Jest to odmiana, która występuje tylko w hodowlach. Generalnie osoby nie chcą brać węży na ręce, bo jest taki stereotyp, że gady są śliskie, no, obślizłe, a one są gładkie po prostu. One mają gładkie łuski i są bardzo miłe w dotyku. I gdy taka osoba pierwszy raz bierze węża do ręki, to po prostu jest zdziwiona, bo ona nie tego się spodziewała. Muszę powiedzieć, że się totalnie z tobą zgadzam. Węże nie są śliskie. Jestem ciekawa, jakie są pająki. Czy są takie miękkie jak kot? Bo wiem, że masz takie pająki z chutrem. Znaczy, to są włoski. I one raczej nie są miękkie, bo one, no, chodzą tylko... One nie dotykają całym ciałem, gdy chodzą po ręce, tylko samymi odnóżami. I mają takie bardzo małe pazurki, którymi się trzymają. No, czasami to może ukłuć, ale nie boli. A jak często ty nosisz na rękach swoje pająki? Pająków nie powinno za bardzo się nosić, gdyż jest jakaś szansa na to, że mogą ugryźć. Mam 2 pająki. Jeden to jest geniculata i drugi to jest Brachypelma hamori. Brachypelma jest dosyć potulnym ptasznikiem, gdyż ona... Teoretycznie nigdy nie ugryzie człowieka, chyba że zostanie w jakiś sposób zraniona lub ściśnięta. Wtedy jest w stanie ugryźć, ale ona nie jest niebezpieczna. Oprócz tego ma włoski parzące. Wtedy jak się zdenerwuje, to wtedy je wyczesuje. One mogą podrażnić skórę. Jeśli ktoś ma uczulenie, to może mieć po prostu wysypkę. W przypadku geniculaty ona jest dosyć agresywnym ptasznikiem, przez co nikomu nie polecam jej brać na ręce. Ja biorę ją tylko na swoją odpowiedzialność. Ale tak to... Ptaszniki można brać na ręce. Czy ich nazwa ptaszniki pochodzą od tego, że żywią się ptachami?
Jest parę gatunków, które są na tyle wielkie, że są w stanie zjeść małego ptaka. No, w lasach deszczowych żyją, więc tam są kolibry. I czasami się zdarzały przypadki, że małego kolibra zjadały, który spadł, no, gdy miał uszkodzone skrzydło. Tak z ciekawości muszę naprawdę zapytać, czy twoje rodzice kiedykolwiek nosili pajączki na rękach? Rodzicom nigdy nie dawałem, bo oni nie chcieli. Oni też już za bardzo nie chcą więcej moich pająków, dlatego na razie tylko mam dwa. A czy oni się boją pająków, czy po prostu wolą nie dotykać ich? Nie, po prostu, czy to można nazwać lękiem przed ugryzieniem? Znaczy, po prostu nie chcą. A twoja siostra? Moja siostra zajmuje się jednym z tych pająków, to znaczy jest bardziej jej. Tak samo ma jeszcze Agamę bradatą i ona bardzo lubi brać na ręce pająki. Czasami też daje jej swojego, który jest no, dosyć agresywny. Jak długo masz twoje węże? Mojego pierwszego węża, tego samca, mam od 1,5 roku, a samicę mam od stycznia tego roku. Czy twoje węże kiedykolwiek były niebezpieczne i sprawiły ci jakieś kłopoty? One specjalnie nigdy nie chciały mnie ugryźć. Miałem tylko dwa przypadki, w których karmiłem. No dosyć źle, miałem za krótką pensetę i po prostu wąż nie trafił sobie w mysz i ukuł mnie paroma zębami w rękę. Twoje węże karmione są myszami. Jak dużo potrzebują tych myszy? Zależy od wielkości takiego węża. Czasami je karmię myszami, no to myszy są dosyć małe, no to potrzebują 3 myszy w tygodniu. Czasami karmię je szczurami, które są o wiele większe. To wtedy karmię raz na 1,5 tygodnia jednym takim szczurem, który ma około 100 gram. Wąż musi powiększyć swoją paszczę, żeby połknąć taką mysz. On połyka myszy w całości, on nie ma zębów przystosowanych, żeby odgryzać kawałki. Dlatego generalnie ma zbudowaną tak szczękę, żeby mógł to robić. Ma zamiast połączonej całej szczęki z żuchwą, ma 3 kości połączone ścięgnami, dzięki którymi może bardzo się rozszerzyć. Czasami około 4 razy więcej niż normalnie. Węże karmię mrożonymi szczurami bądź myszami, gdyż po prostu nie lubię dawać im żywych. Raz tylko dawałem żywą mysz, ale to jest dosyć niemiłe. Poza tym taka mysz się męczy, a zamrożona po prostu nie musi odczuwać, no nie musi tego przeżywać po prostu. Czy zamrożone myszy oznaczają, że trzymasz je w lodówce? Trzymam je w zamrażarce. Muszę przed podaniem wężom oczywiście je rozmrozić. Czy twoje rodzice nie mają nic przeciwko temu? Bardzo mnie pilnują z tym, żebym dawał te myszy oddzielnie od jedzenia. Muszę je w 12 woreczkach trzymać. Czy jak węże są chore, mają gorączkę? Zależy, jaka to jest choroba. Wąż nigdy nie będzie mieć gorączki ze względu, że są zmiennocieplne. Po prostu, żeby były cieplejsze, muszą się nagrzać od podłoża bądź światła słonecznego. Kobry to są węże potrafiące pluć jadem nawet na odległość ponad 5 metrów. Czy się zgadzasz z tym faktem? Tak. Chciałbyś spotkać właśnie taką kobrę na odległości może 6 metrów? Kobry dopiero atakują, gdy są zagrożone. Można bliżej podejść, ale trzeba zasłaniać oczy, bo one celują specjalnie w oczy. Jeśli zdarzyłoby się, żeby napluła do oczu, trzeba jak najszybciej przepukać oczy. Węże czują właśnie wibracje, nie mają słuchu i też ich wzrok nie jest tak dobry. Jak oni trafiają w oczy? Wzrok węża nie jest dobry, ale one za to widzą na podczerwień. One czują jakby ciepło. Do tego jeszcze mają specjalny narząd. Wąż podczas poruszania się, szczególnie w nowych miejscach, ciągle wystawia język. On w ten sposób pobiera cząsteczki z powietrza i wprowadza do tego narządu i tak penetruje daną przestrzeń.
Trawienie pokarmu przez niektóre gatunki węży może trwać nawet do kilku miesięcy. Czy rzeczywiście to tak jest? Przy większych wężach, na przykład jak anakonda lub boa dusiciel, czy też pyton siatkowy, tak, na przykład w lasach deszczowych jak żyją, czasami po prostu umieją połknąć małego jelenia lub kapibarę. Wtedy one muszą długo trawić takie jedzenie. Czy właśnie takie zwierzęta egzotyczne mogą być prezentem urodzinowym, czy jakimkolwiek innym prezentem? Według mnie takie zwierzęta są nieodpowiednim prezentem. Chyba że dana osoba wcześniej się przygotuje na takiego zwierzaka. Niektóre są dosyć wymagające i się trzeba po prostu wcześniej przygotować na nie. Gdyby tak zobaczyć wszystkie zwierzątka, jakie masz, które najbardziej nadaje się na prezent urodzinowy? Agama brodata jest dosyć przyjacielska, każdy ją polubi i nie jest tak bardzo wymagająca jak inna. Do takiej jaszczurki bardzo łatwo przywiązać ludzi. Mam nadzieję, że każdy słuchacz Radia Pryzmat polubi takie zwierzątka. Mam nadzieję, że chociaż każdy odważy się potrzymać węża w rękę, bo jest to niesamowite uczucie, które powinniśmy doświadczyć. Z wami była Ania Witoszyńska. Jan Kopacz.